szybki, że musisz naprawdę uważać. Dobrze, ja nie będę jechał szybko. Się wydaje. Jak? Kurwa, nie. No dobra. Jest tak, że faktycznie ta opona trzymie, ale nadal jeszcze jest taka płużąca. Ale wiesz, aby jechałeś taką deszczową niką, bo pamiętaj, że jest wyścigowa, jest nagłomowana bardzo, nie? No jechałem tam, gdzie tak sucho jest. No tak jak tam, no. Pamiętam, no ja nie jestem kurwa spec od torów, ale ta kurwa to tam jest syf najebany taki, że błoto wjebane i tam mnie obróciło, bo dotknąłem hamulec i on tak i tak. Czekaj, co to trzeba było robić tutaj? Gaz! A, za późno. Drugim razem też mnie trochę tam poniewierało, ale było jakoś tak przedni napęd, brakuje czegoś z tyłu, że dopięte było i tak, no. Wiesz, że przejdziesz to czymś, ślisko czy nie ślisko, no, to no. Dajesz gaz. Tak trochę. A tutaj trzeba tak, ten jest, najpierw jest taki podsterowny, potem ci trochę nadsterowności daje i dobra, nie? I tak napędzasz się, no nie, tutaj na prostej. Hamowanie ma, no tak starałem się nie używać, nie przysuwać tych punktów hamowania, bo ta opona jest, wiesz, no nieznana mi, no wiesz, to 3 kółka i tak, ale jeszcze bym pojeździł. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Drivera. Dzisiaj jestem na torze w Poznaniu, mokrym torze w Poznaniu. Dzisiaj jestem zaproszony też m.in. przez Seven Motorsport, firmę Michała, która obsługuje Porsche i też Volkswagena. Kapowego. Jestem dzisiaj w towarzystwie kierowców, notabene wyścigowych, więc tutaj nie błysnę swoimi umiejętnościami. A to pojechało Lambo. Powiem Wam, że nie jeżdżę ośką. Nie jeżdżę po to, że może tak wykwintnie jak poszczególni tutaj kierowcy, no bo jakby no, ja pochodzę z innej w ogóle branży i też epoki. Słuchajcie, zobaczycie, co się tutaj wydarzyło. Zapraszam na odcinek. Samochód został profesjonalnie przygotowany do ścigania. Otrzymał klatkę bezpieczeństwa, kubełkowy fotel, wielopunktowe pasy, system gaśniczy, inne koła oraz pakiet aerodynamiczny, który składa się z tylnej lotki, laminatowej maski z dodatkowymi wywiecznikami oraz nakładkami na błotniki. Wypatroszone wnętrze z elementów tapicerskich i wygłuszeniowych przełożyło się na znaczny spadek masy pojazdu. Pucharowy Golf waży 1200 kg. Pucharówka dostała też nacinane, pływające tarcze o średnicy 362 mm, które współpracują z 6-tłoczkowym zaciskiem AP Racing. Silnik to 2-litrowa doładowana jednostka, która zawieszona jest nieco niżej, na dosłownie metalowych poduszkach. Okazuje się, że w samochodzie na zawieszeniu nie znajdziemy żadnego gumowego elementu, a to tylko po to, by poprawić trakcję i prowadzenie. Zawieszenie było przygotowane przez Volkswagen Racing i każdy Golf posiadał takie samo, a to tylko dlatego, by wyeliminować jakiekolwiek różnice. Filozofia pucharu była taka, że wygrywa kierowca i strategia, a nie ilość kasy w portfelu danego zawodnika. Dlatego też poruszając element strategii, pucharówka otrzymała system push to pass. Jego włączenie krótkotrwale podbija moc silnika do 310 koni mechanicznych. Oczywiście liczba strzałów podczas każdego wyścigu jest ograniczona, więc zawodnicy musieli dobrze przemyśleć strategię ich używania. Aby zobrazować możliwość pucharowego Golfa, warto dodać, że na jednym okrążeniu toru Poznań jest on szybszy o ponad 15 sekund od seryjnego GTI 6 generacji. Cała zabawa w tym aucie to skrzynia DSG, która została też przeprogramowana na potrzeby wyścigowej jazdy. Dodatkowo dołożono szperę, bez której auta nie osiągałyby takiej dużej trakcji w zakręcie. Czasami Mocna szpera zamiast wciągać do zakrętu powoduje, że auto staje się podsterowne, szczególnie w taką pogodę jak dziś panuje na torze. Dało się wyczuć działanie szpery w zakręcie i mimo opon deszczowych, jak widzieliście, raz mnie obróciło. Całość uzupełnia oczywiście komputer i wyświetlacz, który pozwala szczytać telemetrię i wprowadzić dla samego zawodnika szereg poprawek. Taka ciekawostka to, że Golf dostał dodatkowy szereg chłodni, co umożliwiało branie udziału w wyścigach długodystansowych. Znajduję się w padoku. Dzisiaj jest słaba taka aura na to, żeby testować takie samochody i próbować, czy też przesiadać się z samochodu do samochodu, bo jest bardzo ślisko. Ja przejechałem się Golfem i też mnie ze dwa razy obróciło, no ale to też jakby moja nieumiejętność prowadzenia przednionapędowego auta spowodowała, że mnie troszeczkę obróciła. Tam lewą nogą hamuję i zbyt mocno kopnąłem w hamulec i mnie trochę obróciło, ale to akurat bez konsekwencji. Spróbujemy zrobić przejazd. Wcześniej miałem do czynienia też z Caymanem, tylko że też GTS-em na Ułężu, na asfalcie, który był mega przyczepny i tam opona była no typowo slick i ten samochód inaczej się prowadził. Tutaj wyobraźcie sobie, że ten samochód mi strasznie ucieka, ale ja dzisiaj nie przyjechałem tutaj bić rekordów, tylko spróbować swoich sił właśnie na śliskiej nawierzchni, na seryjnej oponie GTS-em, który, jak wiecie, wjechał niedawno do mojego garażu. Jest to, powiem wam, że duże wyzwanie z mojej strony, że jadę na śliskiej nawierzchni właśnie małym takim czortem, którego potocznie nazywam pyszczkiem truskawą. Bardzo jest ślisko i czuję, że przód mi chce wyjechać, tył też naprawdę dosyć mocno chce się wyrwać spod kontroli. Kontrola trakcji ingeruje dosyć mocno, ale powiem wam, że to wyważenie tego auta jest tak znakomite, że bardzo dużo czasu dostaję i informacji, żeby oczywiście skorygować swój tor jazdy, no i oczywiście nie wylądować w zielonym. Ale bez opony tutaj nie ma jazdy. Hamowanie i lekkie. Wyjeżdża ten samochód. Ten tor jest nagumowany i jest bardzo śliski, ale mimo, że to opona jest seryjna, jakoś staram się utrzymywać w drodze, ale kurczę. I wyjście i na prost. 7000 obrotów. 180, 190. No, powiem wam, że hamowania żadnego nie ma, ale jak widzicie, jest bardzo stabilny ten samochód. Włączona kontrola trakcji daje jakby pewne poczucie bezpieczeństwa, ale powiem wam, że to nie to, co opona, która jest przeznaczona właśnie na śliską nawierzchnię. Skręcam w lewo, słuchajcie, i zobaczcie. I ten samochód stara się wyrwać, ale jakoś staram się kontrolować to wszystko. O. Walorów żadnych tutaj wam trakcyjnych nie powiem, bo jest naprawdę ślisko i to, co jedyne mogę stwierdzić, że skrzynia działa wyśmienicie, chociaż dzisiaj nie musi działać na pełnych obrotach, bo nie jest do tego, że tak powiem, zaprzęgnięta, ale i tak podziwiam konstruktorów, że naprawdę zrobili fenomenalny samochód. GT3 to nie jest, ale aspiruje do tego, żeby być naprawdę, że jest bardzo fajnym i szybkim samochodem. Generalnie muszę przyznać, że ta skrzynia działa perfekcyjnie i bardzo szybko reaguje i działa. Ale kurde, jest fajny. Zwróćcie uwagę, samochody, które wyjeżdżają na zdecydowanie lepszych oponach, inaczej, inną mają trakcję. Moja wizyta w Poznaniu dobiegła końca. Mega deszcz, myślałem, że trochę przesniej będzie zdecydowanie lepiej podróżować na torze, ale jest bardzo ślisko, bardzo wymagający tor. Widzimy się w kolejnym odcinku. Lajker i subskryber mile widziany. Wszyscy się spakowali, więc ja też.